Jeżeli święty Paweł mówi z płaczem o tym, że są ludzie, którzy mogą być wrogami Krzyża Chrystusowego, to oznacza to, że ci ludzie bardzo daleko odeszli od Chrystusa, albo poznawszy Jego naukę, odrzucili ją w 100%. A przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że święty Paweł rozumiał krzyż Jezusa Chrystusa jako definitywne zwycięstwo nad złem, jako rozszerzenie tej ciemności, przejście tej ciemności w światłość, której ciemność już potem nie mogła ogarnąć, gdzie w centrum jest zabity baranek, to znaczy ten, który daje gwarancję bezpieczeństwa. Święty Paweł bardzo surowo obszedł się z tymi, których nazwał wrogami krzyża Jezusowego. Mówił, że kresem, celem ich jest zagłada, że Bogiem jest brzuch, a chwałą to, czego powinni się wstydzić. Prośmy Pana Boga o to, żebyśmy jak najbliżej byli Krzyża Chrystusowego, żebyśmy zrozumieli, że to właśnie Jezus Chrystus zapłacił, skreślił dłużny zapis, który spowodował, że od tego momentu śmierci Chrystusa na krzyżu możemy być ludźmi naprawdę wolnymi.